Najnowsza aktualizacja PlayStation 4 oznaczona numerem 7.0 oprócz obowiązkowej poprawy stabilności systemu dodaje również możliwość gry zdalnej na każdym urządzeniu z Androidem od wersji 5.0. Niestety jest jeden problem, który bardzo utrudnia rozgrywkę. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda, zostańcie do końca odcinka. Miłego oglądania! Po zaktualizowaniu systemu do wspomnianej wcześniej wersji 7.0 musicie wziąć swój telefon. Jak widzicie, mój telefon macie teraz na ekranie. To, co trzeba zrobić, to ściągnąć odpowiednią aplikację ze sklepu Google. Także ja wam pokażę teraz, gdzie ona się znajduje. Wchodzimy w sklep Google, i tutaj w wyszukiwarce trzeba wpisać PS4 Remote Play. Po wyszukaniu tej aplikacji na samym górze ją macie. Ja już ją zainstalowałem, jak widzicie. Wystarczy kliknąć otwórz. Aplikacja się otwiera i teraz jest bardzo ważne, bo trzeba waszą konsolę sparować z telefonem. Ja już to wcześniej zrobiłem, ale jest naprawdę bardzo proste. W ustawieniach trzeba wziąć kod, wpisać ten kod tutaj w aplikację, i już wszystko będzie gotowe. I teraz, jeżeli macie uruchomioną konsolę, i to niezależnie czy jesteście połączeni przez internet poza domem, czy jesteście w sieci lokalnej, naciskacie Rozpocznij. Aplikacja wyszukuje Waszą konsolę i włącza obraz z konsoli na Waszym telefonie. Za chwilę to się powinno pojawić. Już jesteśmy. Jak widzicie, już jestem na swojej konsoli, na swoim PS4. Mogę już korzystać ze wszystkich opcji. No i jest to. Fajne, no bo macie dostęp wspomniany. Problemem, który jest tutaj moim zdaniem największym problemem i nie wiem jak go przeskoczyć, może do, się zmieni w najbliższych dniach czy w najbliższych tygodniach, ale na razie jest informacja od Sony. Yy, już mówię o co chodzi. Obsługa pada DualShocka. Obsługa pada DualShocka niestety nie działa. Nie działa DualShock po podłączeniu do telefonu i po podłączeniu tej aplikacji. Jest informacja, że to działa tylko na Sony Experiach, czyli na telefonach od Sony. Próbowałem również podłączyć pada od Xboxa. Pad oczywiście od Xboxa podłącza się bez problemu do telefonu z Androidem, ale aplikacja Remote Play niestety jej nie obsługuje. Także pozostaje nam sterowanie na ekranie. Jak widzicie, taki jest rozkład przycisków. Na na ekranie, a to nie jest zbytnio wygodne. No ale jeszcze pokażę Wam jak wygląda sama rozgrywka, także ja wejdę tutaj, mam uruchomione Red Dead Redemption 2 gra, w którą niestety nie można zagrać na żadnej innej platformie tylko na Xboxie One oraz na PlayStation 4, no a teraz możecie zagrać sobie w Red Dead Redemption na własnym telefonie. Także wszystko tutaj działa tak jak należy, tylko tak jak mówię, no obsługa tego jest dość karkołomna. Ja przekręcę może ekran, zobaczę, zobaczycie to jeszcze... Na dużym ekranie. Do, no dobra, przełączyłem się już na pełny ekran, czyli przekręciłem telefon. Jak widzicie teraz, to już w pełnym, w pełnym, w pełnej krasie, że tak powiem. No ale tak jak mówię, wszystko niby działa, wszystko niby działa, ale. Ale granie, granie za pomocą tej ekran, czy tych, tych kontrolerów dotykowych na ekranie. To jest coś bardzo, bardzo, bardzo trudnego i bardzo karkołomnego. No ale na upartego, żeby coś sprawdzić, żeby coś odebrać w jakiejś grze online, no jest taka opcja, że możecie się, połączyć, możecie się połączyć z swoją konsolą przez internet z poziomu dowolnego telefonu z Androidem od wersji 5.1. Oczywiście tablety też działają. Wszystko w wiele dobrze działa, nie ma opóźnień. System takiego Remote Play'a no to znamy już na przykład z PlayStation Vita, bo to dokładnie tak samo działało. No, i użytkownicy place, yy, telefonów Experia yy, od Sony mogli już wcześniej yy, z tego korzystać. No, dla mnie to jest nowość, że z poziomu telefonu mogę przez aplikację połączyć się ze swoją konsolą i ją normalnie obsługiwać. Ale tak jak mówię, ta brak obsługi pada jest moim zdaniem tutaj y, czymś, co psuje zupełnie rozgrywkę i do jakiegoś dłuższego grania na to nie ma szans. Tak jak mówię, jeżeli gracie w Destiny albo w inne gry, gdzie trzeba się czasem zalogować i coś odebrać, albo sprawdzić skórkę w Fortnite, no to jak najbardziej tak. Do dłuższych rozgrywek raczej nie polecam. No dobrze, to tak właśnie wygląda Remote Play. Od wersji 7.0 na PlayStation 4. Pamiętajcie, każde urządzenie z Androidem 5.0 lub wyższym będzie z tym kompatybilne. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, że czegoś nowego się z tego odcinka dowiedzieliście no i spróbujecie odpalić Remote Play u siebie w domach. Dzięki, że oglądaliście. Nie zapomnijcie o łapce w górę, no i oczywiście o subskrypcji. Dzięki i do zobaczenia. Cześć!